Cześć, witajcie! Z tej strony Goldzor, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj Fortnite i Fortnite taki bardziej ciekawostkowy, informacyjny. Z tego też względu, że wraz z dzisiejszym update'em pojawiły się nowe przecieki co do nowych skinów. I warto chyba je pokazać, bo są naprawdę, naprawdę kozackie. Także słuchajcie, jeżeli chcecie więcej Fortnite, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. A ja bez zbędnego już gadania przedstawiam wam nowe skiny, które w najbliższym czasie pojawią się właśnie w Fortnite Battle Royale. Rozpoczynamy to wszystko od takich skinów bardzo podobnych do kosmonautów, których mieliśmy już, że tak powiem, dostępnych jakiś czas temu w grze. Doskonale wiecie, o jakie skiny mi chodzi. Tutaj są w takiej formie bardziej, jakby to powiedzieć, morskiej. Takie nurki, tak to nazwał Mateusz, który robi miniaturkę do tego filmu, także ciebie pozdrawiam serdecznie, stary. Nie wiem, co o tym sądzicie, według mnie na damskiej postaci dużo lepiej ten skin wygląda. Prawdopodobnie będzie po 1500, może, nie no, pewnie 1500 V-dolców, dlatego no myślę, że coś z ciekawszych rzeczy, jakie można właśnie kupić za tą cenę. Dalej schodzimy i mamy tutaj taki bardzo fajny, złocisty skin. No mi się najbardziej z tego wszystkiego, co tutaj mamy, podoba. Wygląda tak mega, mega porządnie, mega ekskluzywnie, mega elitarnie. No i ma tutaj taką wielką V-kę na klacie, co symbolizuje chyba V-dolce, bo założę się, że on będzie akurat 2000 V-dolców kosztował. Zaraz za nim mamy takiego potwora również prawdopodobnie jakiegoś morskiego, bo ta kolorystyka na to sugeruje. Prosty skin, ale myślę, że również bardzo, bardzo fajny, bo taki niespotykany i wyjątkowy w swoim rodzaju. No i ostatni skin do postaci, który tutaj mamy, to czarnoskóry tutaj pan, żeby nie używać jakichś słów, za które mogę dostać demonetyzację, tutaj z pasem amunicji na klacie. No i generalnie sami widzicie, jak to się przedstawia. Dodatkowo będziemy mieli kilka nowych kill-offów. Tutaj wam się te wszystkie pokazują. Najciekawszy według mnie ten ze znakiem stop, tak jakby. Również ta kamera fajnie wygląda. Ogólnie wszystkie są w miarę w porządku, także tutaj też nie ma co narzekać. Będą nowe również lotnie, które, no, nie ukrywajmy, w sensie fajny secik będzie można złożyć, jak widzicie, ta lotnia taka złota do tego typka złotego i tak dalej, ale lotnie raczej bez szału. Jestem zwolennikiem tych takich niespotykanych lotni, które wyglądają inaczej niż każda inna. Będą też nowe plecaki w postaci właśnie takich jakby do nurkowania butli, również takie jakieś inne zestawy, nie wiadomo jakie, w formie plecaka. No i to, co jest na sam koniec, to słuchajcie, nowe tańce, Bendy, Clapper, Pop Dance oraz Yeet. Nie wiem do końca, jak to wszystko będzie wyglądało, ale o tym przekonamy się w miarę postępu. Już za kilkanaście dni pewnie wszystko z tego będzie dostępne, także słuchajcie, tyle jeśli chodzi o te rzeczy nowe, że tak powiem, kosmetyczne, które się pojawią. Napiszcie, co wam się podoba najbardziej, a ja zapraszam was, żeby ten materiał nie był taki krótki, na mój nowy gameplay z nowym karabinem szturmowym, który udało mi się znaleźć już dzisiaj. Zobaczcie sami, jak nie używać tego karabina i jak generalnie nie grać Fortnite'a. Czemu? To dowiecie się za chwilę. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, a ja się z wami żegnam. No i zapraszam do oglądania. Nie ma tu skrzynki? O wy, o wy. Wo, 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 Chuck Jack? Serio? Serio? Serio Chuck Jack? Okej, emeczka. Dobra, wypijemy sobie tego Chuck Jacka, no co jak co. To się przyda. 100 osłony. Orzesz. Najgorsze, co można zrobić. Zmieniłem sobie broń. No nie. Od początku. Tyle straconego czasu. Tyle straconego czasu. Dawaj, dawaj. Okej. Może ktoś się nadzieje na moją pułapkę. Może, nie? O! Szybki upgrade. Tutaj niczego nie ma. Dobra, trochę drewna się przyda. Chodźmy jeszcze na górę, bo słyszę tutaj skrzynkę kolejną.
No to może tutaj ten nowy karabin, co? Pompa, zaraz ją wezmę, jak będę wracał. No nie, no co za szrot. Co za szrocisko. Też nie masz nowego karabinu, mordo. Niestety. Tam se ktoś w ogóle rzucił tego Portaforta na górze. No to nieźle. Tutaj coś mamy, czy nie? W ogóle lutował tu ktoś? Nie. Jezus, ale to było słabe, jak ja jestem gówniany. Boże święty, nie mogę czasami patrzeć na swoje akcje. Z dramat. Gdyby Saleh 4-3-1-2 miał więcej życia, to by mnie zabił na 100%. Ja przypominam, że ja miałem fulla, a zabrał mnie aż 150. Ło, RPG. No to jest naprawdę dobry loot, słuchajcie. To jest bardzo dobry loot na Tilted Towers. Szkoda, że ja raczej dzisiaj szukam czego innego. O, nie widziałem. No, tutaj, no. Kurde. To zniszczyłem. Pytanie, gdzie on ucieknie? Czy tutaj jest na dole? Ta. Popatrzcie na typa. Gościu. O, ma nowy karabin! Tak jest, stary, kocham cię, nie? Kocham cię, że tu przyszedłeś. Weźmiemy sobie Chuck Jaga jeszcze. Tylko dajcie mi spokój przez chwilę. Powiem sobie zjadł Chuck Jaga. Wypił, znaczy się, no. No, tego się nie spodziewałem, że sam karabin do mnie przyjdzie. Ale szanuję, naprawdę szanuję. Ziomek jest nade mną. Tak poza tym. Więc zrobimy coś takiego. Chciałem stamtąd uciec, jakby co? To była kontrolowana ucieczka z tego też względu, że chcę przetestować sobie tą broń, nie? A na dalsze odległości będzie lepsza. Tu jest typek. Spadł. Where are you, bro? Widział mnie? Chyba mnie widział. Dobra, ja udam, że go nie widziałem. Widział mnie na bank, słuchajcie. Na bank nie widział. Biegnie za mną? Kurde, strzelają się. Ło! Jak to śmiesznie strzela. Strasznie śmiesznie to strzela, słuchajcie. To jest burst, znaczy ja wiedziałem, że to jest burst, tylko... No ciekaw jestem, jak to będzie w sumie działało. Aha, no tak. No tak, to jest naprawdę budowanie Goldzora.
Dramatyczne po prostu, dramatyczne. I jeszcze se wpadłem do dziury, nie? Where are you, frajerzy? Nie ma was tu? Tutaj jest ziomek. Jak to nie wchodzi, no? Teraz dopiero, nie? Kurde, by... No patrzcie, ile razy dostali. I ucieknie, gość ucieknie. Wow, w końcu. W końcu zabiłem. No powiem wam, że ten karabin na daleki dystans jest naprawdę dobry. I to od razu czuć. Problem będzie się pojawiał na pewno na bliski dystans, ale to raczej każdy korzystający z burstów wie. No ale nie wiem, co o nim sądzić tak naprawdę. Bo ja fanem bursta to na pewno nie jestem, dlatego nie wiem, czy będę go wybierał. Jeszcze ten, bo legendarny też jest z tego, co wiem, dlatego ciekaw jestem jeszcze, jak tym legendarnym się będzie grało. Bo nie ukrywam, że może być jeszcze lepszy. A, zlutował ziomek. Śmieć. No, poważnie. Okej. Okej. No i mam, patrzcie, złotego skara. No i sytuacja jest taka, że oczywiste jest to, że ja tego skara se wezmę, nie? To nawet nie ma wątpliwości. A wiecie co, nie będę tego Chuck Jaga pił. Wezmę tego skara, ale nie zamiast bursta, bo mimo wszystko chcę ten gameplay z burstem troszkę jeszcze wam pokazać, ale... No tak jak mówię, no raczej w moim przypadku to będzie skar brany, nie? Bo po prostu to wolę. No, wolę po prostu mieć taki karabin, który strzela ciągle, niż bursta. Taki jest mój wybór, no. Jaki jest wasz, możecie napisać oczywiście, ale no, u mnie to jest raczej nie do przejścia. Ja zawsze będę wolał ciągłość strzałów niż bursta. Tu mam jeszcze skrzynię, no to zobaczmy. Skoro już zabiliśmy wszystkich na Tilted Towers. Kolejny skar. Nie musisz mnie przekonywać, skarze. I tak wolę ciebie. Wiecie co, może sobie to zrobię w ten sposób. Jako taka broń na daleki dystans bardziej, ten burst. Bo raczej takie będzie miało u mnie zastosowanie, jeżeli bym to używał. Ale okej. Okay. Do góry, naprzód, przed siebie. 11 sekund do burzy. Nadciągającej. No i zobaczmy, zobaczmy. No zaraz mnie ktoś zabije, bo jestem gównem totalnym w tą grę, dlatego długo sobie jeszcze nie pogram, ale warto se tu przylutować. Przylutować trochę drewna. Bo potem się może przydać i może nawet uratować. Okej, okay, tutaj nie ma nikogo nade mną. Tutaj też. Tu jest skrzynka. Przeładujmy sobie wszystko. A nie, skrzynka jest otworzona, więc ktoś już tutaj ewidentnie był. O, ktoś przed nami zniszczył drzewo. Ktoś tu jest na dole. Za tą górką czy w tym domku? Halo? No ewidentnie tu drzewo zostało zniszczone. I teraz nie wiem. Tutaj są jakieś schody, więc zgaduję, że pobiegł dalej. Żebym go nie ominął, bo jak mi wejdzie na plecy... Módlcie się, żebym go nie ominął po prostu. Dobra, tutaj ktoś jest. A widzicie, dostał strzała. Dobra, ziomek.
Ziomek, jesteś trochę w słabej sytuacji. Uciekł na dół chyba, nie? Jezus, to był Chuck Jack! To był Chuck Jack w dłoni! Boże, jak ja jestem słaby! Ja pierdzielę, ja myślałem, że mam pompę, nie? Zgiń chociaż, typie, zgiń! Pomścijcie moją śmierć. Tak, dobra, przynajmniej tyle.